Tą historią żyła cała Polska. Piotr Zeld został zdradzony przez Monikę Ordowską. Piotr Zeld rozpoznawalność i uznanie fanów zdobył dzięki roli Arniego w sitcomie Polsatu 13 posterunek. Aktor brał również udział w serialach takich jak na przykład Tygrysy Europy czy Pierwsza Miłość. Jego życie zawodowe było udane. Niestety tego samego nie można powiedzieć o sferze prywatnej. W 2013 roku z jego udziałem wybuchł w mediach ogromny skandal. Wszystkie związki Piotra Zelda. Piotr Zeld przed lata zakochany był w Ewie Gawryluk. Niestety uczucie nie przetrwało próby czasu i para się rozstała. Aktor w 1999 roku poślubił Ewę Bujnowicz, z którą doczekał się nawet córki. Niestety i ta relacja nie przetrwała. Jakiś czas po rozwodzie w 2012 roku aktor poznał piękną modelkę Monikę Ordowską. Ich związek był bardzo medialny. Para pojawiała się na branżowych wydarzeniach oraz opowiadała w prasie o swojej miłości. W 2012 roku Ordowska urodziła córkę Amelię. Piotr oświadczył się modelce. Kiedy mieli stanąć na ślubnym kobiercu, okazało się, że Amelka nie jest córką aktora. Piotr Zeld dowiedział się przypadkiem o zdradzie. Okazuje się, że Zeld dowiedział się o zdradzie przypadkiem. Amelia, Monika i Piotr ulegli niegroźnemu wypadkowi samochodowemu. W szpitalu Piotr odkrył, że nie jest spokrewniony z dziewczynką. Po odkryciu tych rewelacji Piotr dla pewności wykonał test na ojcostwo, który tylko potwierdził jego przypuszczenia. Prawdziwym ojcem jest model Rafał Sieracki, z którym Monika Ordowska pracowała jakiś czas wcześniej. Piotr zakończył związek z byłą ukochaną. Co obecnie robi Monika Ordowska? Monika Ordowska po ogromnej aferze zniknęła z polskiego show biznesu. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie ułożyła sobie życie z milionerem Kevinem Rudinem. Modelka poślubiła mężczyznę i razem z nim wychowuje Amelię.